Siemano, tu Krzychu z kanału GierBuda.pl. Pozdrawiam tradycyjnie moich subskrybentów i tradycyjny chuj w dupę hejterom. Moi drodzy, dzisiaj zagram sobie w Box Fight Night Round 3. Jak widzicie, to EA Sports na Xbox Classic. Obijemy parę mord. Obejrzyjmy intro, łyczek kawki, wasze zdrowie. W porównaniu z dwójką więcej zawodników, troszkę więcej trybów. Ładnie to wygląda. Jedna z moich ulubionych serii gier Fight Night. Szkoda, że nie ma na PS4. Poszli w UFC, a nie w box. No trudno. Fajna muza. Mamy tutaj. I mamy tryby Play Now. Oczywiście to jest taki arcade, znaczy Play Now. Wybierz sobie przeciwnika, wybierz sobie swojego zawodnika, no i walka, nie? Jest ESPN Classic, to są tak jakby legendarne pojedynki, nie? Karier, to wiadomo o co chodzi. Game Mode, nie wiem co to jest. Aha. Xbox Live. Creed, to wiadomo, tworzymy swojego zawodnika. Opcje. Audio i Tracks, Controller, Sport Extra, słyszę, tam są pewnie jakieś demo albo filmiki z gier. Gameplay, medium zostawimy. 12 rund, 3 minuty. Nielegalne czasy oczywiście. To co, zagramy może Play Now. Niebieski narożnik. Może weźmiemy wagę ciężką. O, kogo tu mamy? Muhammad Ali. Brakuje Tysona, teraz mówi. Tyson się pojawił w czwórce chyba. Jak dobrze pamiętam. Już na 360 był. Tak, w czwórce, bo trójkę również mam na 360. A czwórki kiedyś dawno sprzedałem, nie mam. Na 360, tam był Tyson. Czego by tu wziąć? Holyfield, Roy Jones Jr., James Toney, Calvin Brock, Patterson. Mało trochę tych wagi ciężkich, w czwórce było ich więcej. To co, może zagramy Razerem? Czemu nie? Przeciwnik, waga ciężka. Może to na ja weźmiemy. Zobaczymy jak to pójdzie nam. No i teraz mamy ringi. Dużych nie będzie, są ukryte. No właśnie. Tutaj jest ciekawostka, flaga Polski tu jest na tym, na tym ringu. No i mamy zapowiedź. Zwróćcie uwagę na flagi po prawej stronie nad tym gościem, co... A, zmieniła się perspektywa. Jest tu polska flaga na tym ringu. Mamy Frazera, mojego zawodnika. Detroit, Michigan. James lights up as the opening.
360 oczywiście graficznie było dużo lepsze, nie? Ostrzejsza grafa w ogóle. No ale tutaj też nie jest źle. I okej, zaczynamy. He got tagged with two hard punches. Listen, he doesn't have great footwork, but that bully type style will punish you if you happen to stop moving or you get caught on the ropes. Yeah, but. Ah, nie trafiłem. Yeah, pięknie. Pięknie. Przyjął na mordę. Kurde, balans. He throws a loose and easy jab, looking confident in there. Oh. Tremendous, a left uppercut connection. Nice. Widzicie polską flagę? Tam była, o. Tu jest. O, tam, w rogu, za filarem. No, widzicie teraz za filarem? Jest polska flaga, o, jedna się. Dostaję na ryj. He's really in trouble now. If he eats one more good flurry, he could have his back on the canvas. No, jest przymroczony tutaj. Kurde. Nową torbę. I jebut. Hak na ryj. Łyczek kawki, wasze zdrowie. Dostał w tryby. Czy w stanie. Polska flaga z prawej strony. Jeszcze wstał twardzie. Powtórka najlepszych akcji. Boom! He's down. Let's take another look at the solid right hand. Wygięło go, kurwa, jak pałą go z wiadra. Auto weźmiemy, to jest ten Cadman. Minigierka taka, nie? Przyspieszymy. Lachon zapowiada drugą rundę. Już się pojawia krew na mordzie. To na ja. Kid, listen to me. He's got you on the ropes, but we can still bounce back. Round number two is about to begin. No chyba nie. Tony's corner didn't accomplish too much between rounds.
Here he's showing his boxing skills by effective countering. He's playing in there with that style. And that spells power puncher all the way. Joe Frazier's able to do some business with the jab. Jab followed by a right cross to the body by Frazier. Frazier's putting some mustard behind those two punches. Na późno. Nicely executed combo by Smokin' Joe. I leżeć. Kolejny knockout. Lewy sierpowy na prawy ugurwiowy. Już krew się pojawiła. Pięknie. Ach, prawie była poprawka z prawicy. Znowu go wygięło, kurwa, pałą go od wiadra. Jak to mówią, taniec kurczaka, jak bokser tak przed knockdownem łazi na sztywnych nogach, znaczy na sztywnych, na miękkich nogach. Kończymy. Pokazujemy kurczaka, widzieliście właśnie. Pokazał mi. Chicken. Tony can't feel well after getting clocked by those two punches. Frazier's just belted. Tony's trying hard to hold on. He's not looking good. Już koniec. Nie jest tak łatwo trafić. Jest. Lewy podbródkowy na mordę poszedł. W punkt. No, że jak się przeniknęła rękawica przez jego rękawicę, no jeszcze detekcja kolizji nie była tak dopracowana jak teraz, nie? W grach dzisiejszych, no ale... 1, 2, 3, 4, 5, 6, kiedyś to robiło wrażenie, ta grafika, o! Kut kurczaka właśnie był. Zwycięstwo. Może zagrajmy jeszcze którąś z tych legendarnych... Któryś z tych legendarnych pojedynków. Okej, tak. Szkoda, że nie wyszła na PS4, na nową generację ogólnie Fight Night. Teraz to by musiał, to by chyba wyglądało już jak prawdziwy mecz bokserski, graficznie oczywiście, nie? Okej. Okay. Mamy ESPN Classic, Caliber vs Frazier, Jones Jr. vs Tony, Cassius Hopkins, Taylor, Robinson vs Lamotta. Jeszcze są, widzicie, poblokowane. Może weźmiemy Ali vs Frazier, nie? Weźmiemy Alego. Stylistically, Ali had it all. He could throw any punch. He had great foot movement. Oni chyba trzy pojedynki w swojej karierze stoczyli między sobą. Dwa wygrał Ali, jeden wygrał Frazier, bodajże. Ladies
To już mamy większą halę. Muhammad Ali, prawdziwe imię i nazwisko Cassius Clay, przeszedł na islam i zmienił imię i nazwisko. Smoking Joe. Zaczynamy. A, i właśnie, guzikiem A się wyprowadza taki cios firmowy, można powiedzieć. Każdego boksera ma jakiś tam swój. A, troszkę za daleko był. Oczywiście. Latam jak motyl, a kąsam jak osa, jak to Muhammad Ali. Muhammad Ali got to protect himself better than that. The personality of Ali and Frazier are grounded in their upbringings. Ali was the Louisville Lip, a brash youngster who was an upstart, while Frazier was a country boy, the son of a South Carolina sheriff. And they carried those personalities for the rest of their lives. Let's see how he reacts to that combo from Ali. Ah. Ali's looking to be aggressive. Ajdź, naraziłem się teraz, dostałem chubę. Muhammad Ali's really showing off his punching prowess with that impeccably timed huge counter shot. Jest zamroczony. A, nie udało się. Jest. Dostał z prawicy. I mamy pierwszy knockout. Już jucha z nosa leci. Łyczek kawki, wasze zdrowie. After that knockdown, you gotta be kidding me. Idiotic move by Joe Frazier. Frazier's been caught by a vicious counterpunch. Opunktujemy lewicą trochę. To neutralize a guy's speed punches, you need to wear him out, sap that energy. Once those punches slow a fraction of a second, aight, trouble. Two hard shots land in rapid succession. Frazier's nose looks broken with all the blood spewing from it. Ajdź. Frazier's lit up by that great counter hook. Yeah. Muhammad Ali. Ach, nie udało się. Lewy podbródkowy doszedł. I drugi mamy knockdown. Trzy knockdowny w jednej rundzie i walka się zakończy. Ciekawe, czy wstanie. Nie wstanie. Okej, moi drodzy, dzięki za oglądanie. Zapraszam do komentowania, do subskrybowania.
I jeśli będziecie mieli okazję spróbowania zagrać Fight Night'a, którąś części Fight Night'a, bo jest bardzo fajna, polecam. Okej, trzymajcie się, do następnego. Cześć.